Już za chwilę film, a ja zapraszam Cię do wzięcia udziału w giveawayu na czołg premium 8 poziomu i 30 dni konta premium. Wszystkie szczegóły w opisie filmu. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Banner. W dzisiejszym odcinku WZ121FT, o którego odkąd się pojawił w sklepie premium, regularnie pytacie, czy warto, czy powinniście go mieć. Druga sprawa to dość nietuzinkowa bitwa i dość nietuzinkowy wynik jak na ten niszczyciel czołgów i przede wszystkim nietuzinkowa gra naszego bohatera, co zaraz zobaczycie, gdzie się wbije. Zasadniczo niszczyciel czołgów chiński 8 poziomu, który w jakiś sposób możemy w cudzysłowie powiedzieć przełamał 390 obrażeń na jeden strzał. Tutaj pierwszy raz dostaliśmy w czymś, co ma 8 poziom, 440 obrażeń na strzał, co oczywiście z perspektywy czasu okazało się dobrą informacją i wyszło to całkiem ciekawie. Jeśli chodzi o penetrację, 248 na pocisku zwykłym, 310 na pocisku kumulacyjnym. Miałem go chwilę, zanim się jeszcze pojawił na serwerach, mogłem go przetestować i kurczę, nie mogłem uwierzyć, że chiński niszczyciel może być tak rewelacyjny. Zwróćcie uwagę tu na to zagranie. Nasz bohater przyjechał jak po swoje, na w zasadzie można powiedzieć, że jest to gdzieś tam połowa niczyja, gdzie nigdy nikogo nie ma. Spotkał Tigera P i w zasadzie tak naprawdę Tiger P w tym momencie niewiele może. 0,35 rozrzutu działa, co widzieliśmy teraz, mimo że wydaje się, że cały celownik był na czołgu. Pocisk poleciał. No powiedzmy, gdzie bądź gdziekolwiek, zależnie od tego jak chcemy to nazwać, w każdym razie poleciał wszędzie, tylko nie do celu. Jest kolejny strzał, Tigerowi P zostaje 79 punktów życia i możemy spokojnie powiedzieć, że bardzo łatwy, bardzo ładny, łatwy frag i Tiger P tak naprawdę bardzo szybko stracił życie. Jedzie Fałka 3601H, która też przyjmie minimum jeden pocisk, tak się dzieje, myślę, że już się schowa. W każdym razie w tym momencie mamy już 1707, możemy odważnie powiedzieć, obrażeń za darmo. Mamy działo, tak jak powiedziałem, niesamowite obrażenia na strzał. Robiły wrażenie jeszcze kiedyś większe, kiedy nie mieliśmy polskiej ósemki zadającej 420, kiedy nie mieliśmy innych czołgów, które zadają tyle. Co więcej, rozrzut działa 0,35, już powiedziałem, przyzwoity czas przeładowania 9,40, także można coś zrobić. No i niestety piętą achillesową i to, co najbardziej drażni mnie w tym niszczycielu, jest oczywiście czas skupiania działa, ponieważ wynosi 2,78 i jest to naprawdę odczuwalne. Jeśli porównamy to z wychyłem działa na lewo i prawo 10 stopni, okazuje się, że bardzo często, może nie zawsze, ale jeśli nie jesteśmy w stanie przewidzieć, gdzie dokładnie pojawi się przeciwnik, mamy skupione w jednym miejscu, okazuje się, że jest trochę w lewo, więc ruszamy, 2,78, zjeżdża się celownik, zjeżdża, okazuje się, że przeciwnik już odparowuje, pojawia się ktoś z prawej, musimy wycelować w prawo i historia się powtarza. Sytuacja diametralnie się zmienia, jeśli mniej więcej mamy wycelowane w te okolice, po prostu jesteśmy bez problemu w stanie przebijać i zadawać masakryczne obrażenia. Czołg losuje do dziesiątek i na ósemkach możemy grać dokładnie tak, jak nasz bohater tutaj gra. Mamy 120 mm idealnie pochylonego z przodu. Co za tym idzie, po prostu możemy rządzić, możemy grać jak prawie typowy brawler. To nie jest czołg, który może pojechać na przepychacz i wszystkich tam wykosić, jak na przykład obieg 268 wersja 4, ale jest to niszczyciel czołgów, który jeśli trzeba zrobi użytek z pancerza, nieraz dingnie, a co za tym idzie, jesteśmy w stanie wziąć, w przeciwieństwie na przykład do STRVS1, ciężar gry na ósemkach na siebie. Zresztą tutaj to widzimy, losowanie na ósemki i w zasadzie bohater tej powtórki wjeżdża jak po swoje, już 3800 zadanych obrażeń, 4 zniszczone czołgi, a zapewniam Was, że to jeszcze nie koniec. Oczywiście jeśli chodzi o dziewiątki, dziesiątki, nie mamy już takiego dużego pola manewru. Tutaj już trzeba grać dużo spokojniej, grać z tyłu jak inne ósemki, jak inne niszczyciele. Oczywiście dalej mamy w cudzysłowie pewien atut pancerza, czyli możemy sobie pozwolić na pewne ryzyko, no ale nie możemy rządzić, dzielić i rządzić jak na ósmych poziomach, co oczywiście jest przykre, bo lepiej byłoby rządzić na każdym, ale wiadomo, jak się nie ma co się lubi, to trzeba polubić co się ma, to trzeba zapracować na to, co się lubi. 1100 punktów życia przy pancerzu, który tak jak powiedziałem z przodu ma 120, 80 po bokach 45, gwarantuje nam przyzwoitą przeżywalność na
ósemkach, na dziewiątkach, na dziesiątkach, tak jak mówiłem, rozsądnie, spokojnie i możemy pożyć. Jest zawsze dylemat, co wybrać, czy wybrać siatkę, czy wybrać lornetkę, czy może dołożyć do tego zestawu ulepszony system naprowadzania, ponieważ z ulepszonym systemem naprowadzania o 10% skróci nam się czas skupienia działa, a na WZ-cie 121FT naprawdę jest to dość duży mankament i to jest tak naprawdę jedyny słaby punkt tego niszczyciela czołgów, że ten celownik się bardzo, bardzo dużo schodzi. Depresja 6%, żadna rewelacja, gdybyśmy mieli 10, byłoby przegięte, także oczywiście radzi sobie. Raczej niszczycielem czołgów nie staramy się strzelać z zagórek, szczególnie takim bezwieżowym, który nie może obrócić działa. Tutaj trzeba grać po prostu ostrożniej, delikatniej. Tutaj w tej sytuacji tej depresji może zabraknąć, także trzeba wymyślić coś zupełnie innego. O wychyłach działach na lewo i prawo już mówiłem, 10 stopni, też nie ma rewelacji, ale oczywiście gdybyśmy mieli 10 stopni depresji, 20 stopni wychyłu działa, okazałoby się, że najzwyczajniej na świecie ten niszczyciel czołgów jest zbyt mocny. Mamy rykoszet co prawda od siódemki, ale jeśli jesteśmy na topie, gramy przeciwko ósemkom, siódemkom, szóstkom, także one tak naprawdę mogą być bezradne. Do tego jest to pierwszy niszczyciel czołgów, przy którym dwukrotnie się zastanawiam, jeśli nie więcej, czy w ogóle go objeżdżać czołgiem lekkim. On się obraca tak rewelacyjnie szybko, ponieważ obrót to jest 41,61 stopnia na twardej nawierzchni, 34,68 stopnia na nawierzchni średniej i 20,80 na nawierzchni miękkiej. To powoduje, że najprościej na świecie lighty nie nadążają nas objeżdżać, może inaczej, my nadążamy się obracać za tym lightem, także nie ma czegoś takiego, co było do tej pory, zanim pojawiła się WZ-ka, że jak już dopadamy bezwieżowy niszczyciel czołgów czołgiem lekkim, to po prostu niszczyciel czołgów już może odpuścić, bo przy minimalnym doświadczeniu, jeśli chodzi o grę czołgami lekkimi, po prostu pozamiatamy takim niszczycielem. Nie, to jest jeden z tych niszczycieli, który nadąża się obracać. Jeśli chodzi o sytuację na polu bitwy, mamy już medal Radleya Waltersa, mamy czterech przeciwników, czyli teoretyczna szansa na 12 zniszczonych czołgów. Już praktycznie jest 9, ponieważ ARL, on zdaje się, tu nie ma topowego działa, także może tak naprawdę pożegnać się i wrócić do garażu. Niestety, w tym momencie czołg, który zdobywał bazę, a może powinniśmy powiedzieć stety, czołg, który zdobywał bazę, został odparowany. Jest jeden przeciwnik na bazie, jeszcze minuta, także warto będzie go dekapować. Mamy KW-2, mamy T-29 i Defendera, także tak naprawdę niedużo. Podstawowe pytanie, czy go kupić. Jeśli szukacie dobrej zarabiaczki, jak najbardziej polecam. Dlaczego? Bo to jest niszczyciel czołgów, bo ma dobrą penetrację, bo jeśli trzeba, może przejąć inicjatywę na ósemkach, może zaryzykować na dziewiątkach, zawsze może coś zrykoszetować. Z racji tego, że rzadko będziemy używać amunicji premium, będzie zarabiał. Możemy powiedzieć więcej, możemy również tym niszczycielem pojechać do miasta, czego nie możemy zrobić na przykład STRV-em, gdzie na mapie miejskiej jesteśmy ograniczeni do pewnych kwadratów, gdzie mamy jakikolwiek przestrzał. Do tego musimy rozłożyć namiot przed strzałem. W WZ-cie nie ma tego problemu, możemy zaryzykować, spróbować podjechać do miasta i postrzelać, także nie mamy tutaj aż takich ograniczeń jak innymi niszczycielami czołgów. Oczywiście mógłby mieć jeszcze obracaną wieżę, byłby ideał. W tym momencie mamy prawie zabezpieczony medal pula, brakuje tak naprawdę jednego strzału, to się właśnie dzieje. Mamy medal pula, 7508 zadanych obrażeń i jeszcze dwa czołgi do zniszczenia, Defender i T-29, także wynik może być tak naprawdę dużo lepszy. Nasz bohater stwierdza, że pojedzie w przeciwną stronę, że będzie się starał zaskoczyć przeciwnika, co jest oczywiście bardzo dobrą informacją. Nie powiedziałem nic jeszcze o mobilności, 50 km do przodu powoduje, że ten niszczyciel czołgów jest dość mobilny, 20 km cofania dzięki 580 koniom mechanicznym. Prędkość lotu pocisków to jest 100 metrów na sekundę, także dość przyzwoita. Mamy tutaj T-29, który jechał po naszego bohatera. Prawdopodobnie liczył, że będzie ten wracał na górki i będzie go w stanie przejąć. Co prawda nasz bohater na ten moment stracił tylko i wyłącznie 179 punktów życia, także ma ogromny zapas punktów HP. Jest w stanie zaryzykować, jest w stanie coś przyjąć. Bardzo wolna, bardzo ostrożna gra. W tym momencie został wykryty, także trzeba się schować. T-21 podjechał na bardzo blisko i zaskoczył tak naprawdę naszego bohatera. Zostały jeszcze trzy pociski zwykłe, trzy pociski premium.
Prawdopodobnie ze względu na murki i na to, że ostatnim przeciwnikiem może być Defender, tutaj widzicie po raz kolejny rykoszet od siódemki, prawdopodobnie zdecydował, że easy, zużyje zwykłe pociski akumulacyjne, zostawię na Defendera, ponieważ ten nigdy nie wiadomo, kiedy zrykoszetuje. W tym momencie mamy 8718 zadanych obrażeń, 11 zniszczonych czołgów i zostaje jeszcze Defender. Ja minimalnie przyspieszę, ponieważ wiem, że ten Defender 252U w malowaniu będzie w innym miejscu, także spokojnie czekamy. Tak jak mówiłem, warto mieć ten niszczyciel, bo potrafi być zabawny. Od czasu do czasu wyprowadzam go na spacer z garażu i zazwyczaj bawię się dobrze. Kapryśne działo, teoretycznie niespotykana niecelność, 0,35 jak w niszczycielach czołgów, ale niczego to naprawdę nie powoduje, ponieważ wybacza inne błędy. W tym momencie mamy skończoną bitwę, 12 zniszczonych czołgów, 8761 zadanych obrażeń. Wszystko w dzisiejszym odcinku. Zapraszam Was na streamy, które odbywają się regularnie od 8 do 14, od 20 do 22, między poniedziałkiem i piątkiem i w niedzielę od 20 do 22. Zapraszam Was do komentowania, lajkowania materiału, subskrypcji kanału. Ja się dzisiaj z Wami żegnam. Pozdrawiam serdecznie. Banem.